Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, dodatek Serce z Kamienia. Przed nami misja Hulajdusa, ewentualnie misja, która nazywa się Sezamie, otwórz się. Natomiast gra tutaj nam bardzo sugeruje, żebyśmy udali się do misji Hulajdusa, bo jest ona na jeden poziom niżej, także udajmy się tam, ale przedtem przeczytajmy może opis tej misji. Zgodnie z zapowiedzią pana Lusterko, Olgier for Everest miał dla Geralta kilka zadań do wykonania. Na początek poprosił o dwie rzeczy. W tym, aby jego brat Witold wybawił się za wszystkie czasy. Problem polegał na tym, że Witold nie żył. Geralt postanowił więc udać się do Szani, która jako obywatelka Redanii mieszkająca w Oxenfurtku, a także uczona, mogła mieć informacje na temat miejsca, w którym Witold został pochowany. Czyli musimy wprost spytać Szani, gdzie się znajduje Witold. Możecie zostawić lajka na dobry początek. No i co, i kontynuujemy sobie naszą absolutnie przepiękną historię, przepiękną przygodę w tej jakże niesamowitej myślę, że potrafię znaleźć antidotum. Grze. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ale mam déjà vu teraz, straszne. Ładniutka ta medyczka, zupełnie nie wygląda jak uczona. A jak wyglądałem uczone? Jestem ciekawy, jak według ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek, to noszą okulary. No tak, od książek i całej, od wiedzy. Zasuszone okularnice. Od wiedzy oślepłem. Byle jak. Jest ta głowa to po prostu taka wielka, bo dla książek nie mogła pomieścić takiej ilości informacji od tych książkach. Od tych książek. Żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co? Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was podszywać. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Nic wam do tego? Nic wam do tego. No daj spokój. A cóż to za wielka tajemnica? Ona nie brzydka, ty, no, nie za piękny, ale wiedźmin. Dziewuchy takich lubią. No powiedz, podoba ci się czy nie? Prawda, Geralt wygląda, jakby tutaj nasrał utopiec i rozmazał mu to wszystko na twarzy. No nie jest zbyt piękny, ale ta szczena takie giga czada. Dobra, Szani to piękna dziewczyna. Tylko ślepcowi by się nie podobało. To prawda. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku, 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redanii. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom, leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Czarnym? Znasz. Ale żart, kurwa, śmieszny. Zdziwiłem. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się chyba w zimie. Chyba w Wiedźminie 1. Tak, tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katrion. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna,
Siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No a co teraz? Kiedy Radowid nie żyje? Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. O proszę. Wciąż jestem potrzebna. Ale nie narzekam. Teraz przynajmniej mieszkam u siebie i leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. No to długa historia. Szkoda gadać, długa historia. Możemy opowiedzieć. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem. Do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odim. Kto to? Kurwa, jak słyszę jego imię, to mi normalnie ciary przychodzą, to spowalone. Chciałem powiedzieć też, że Geralt przeżył przez te pół godziny, to on przeżył więcej niż ja przez całe swoje życie. Sprzedawca luster? Ktoś potężny, sam nie wiem. Ktoś potężny. Sprzedawca luster? Raczej nie. Sam nie wiem. Może czarodziej? Może demon albo dżin? Nie wiesz? Wiem, że to ktoś bardzo potężny. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać. A potem zobaczymy. To jest bardzo prawidłowe podejście. Swoją drogą. Jedno zadanie naraz. I dalej nie ma znaczenia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Nie marudź. Szani, proszę, nie marudź, tylko mi pomóż. Nie marudzę, martwię się. No, samice. No dobrze. Kto to taki? Jeszcze będzie zadowolona. Radom Gierda von Everett. Von Everett? Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchów albo słynne rody Redani. Wybrałam to drugie. Ale nie wiem, co to jest fakultet. Jest! Von Eyegrid, von Esteken, von Everett. Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę, spotkamy się przy wejściu. Tak jej się kurwa nie podobało. Przed chwilą. Tak narzekała. Umyl. Ha, 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 ha. Dobra, musiałem coś ustawić, bo niestety za każdym razem, kiedy tutaj wprowadza się aktualizacja do OBS-a, to gdy zatrzymuję później nagrywanie na chwilę, żeby coś zrobić. Zaproszenie na ślub. To bym chętnie przeczytał, to jest dość istotne. Zaraz opowiem to, co chciałem powiedzieć. Zaproszenie na ślub na początku. Było obyczajem przez prastarym zadośćuczynić. Co to są za słowa? Wszem i wobec ogłasza się, iż pięknym uczuciem połączeni ślubować sobie będą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Szanowną szani wraz z osobą towarzyszącą na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić rodzice i narzeczeni. Za każdym razem, kiedy mi się OBS aktualizuje, a teraz właśnie była taka aktualizacja, to niestety wywala mi
wywala mi nagrywanie, kiedy próbuję zatrzymać, przez co mam 30 później plików do zrenderowania i bardzo mnie to wkurza. Ty, a może... Tym, w dodatku się odblokowały nowe fryzury? Raczej wątpię, ale możemy... Witajcie, panie. Geralda popierdolić. Zobacz, co się potencjalnie może wydarzyć. No nie, nie. Nie, to on ma najlepszą fryzurę. Bywaj. Nie no, albo zróbmy mu tego Harley'owca. No ale to teraz wtedy Gerwald to będzie wyglądał jak cymbał. Ale zróbmy to, musimy to zrobić. Nie, dobra. Fryzurka i teraz ta. To co to jest? Pokaż. W sumie. O kurde, nie, może. Może luźno zabrane włosy, długie rozpuszczone, niezbyt długie rozpuszczone włosy. Pokaż to na przykład. O, zróbmy coś takiego. Wiecie, kogo mi przypomina? Tego aktora, jak on się nazywa. Ten gościu, co grał w tego, w Zmierzchu. I grał chyba teraz w najnowszym Batmanie, tak mi się wydaje. Pewnie on tego gościa przypomina jeden, kurwa, do jeden. Ja nie wiem, jak się nazywa, ale... W tym najnowszym Batmanie on chyba zagrał. I brodę zrobimy... Wąsy broko... Bro... Jak to się nazywa? Wąsy i coś tam. Bokobródka chyba. No i myślę, że... To jest tragedia, może wąsy. O, może coś takiego, no lepiej trochę. Bywaj. Dobra, zmieńmy mu trochę look. Nie wiem, dziwnie wygląda Gerwald bez długich włosów w sumie. Bardzo dziwnie. No ale niech będzie. Serio wygląda jak ten aktor w sumie. Zarobić? A co, wpisk? W sumie tutaj nie wiadomo nigdy. Jeśli mówisz, że możesz zarobić, to. Często niestety kosę pod żebra. Możesz zarobić dodatkowe tutaj żelazo. Ale niestety pod żebra. Dobra, udajmy się szybką podróżą do tej wsi. A stamtąd udajmy się do Shani, znaczy do Shani. Do Olgierda, znaczy nie do Olgierda. Do jego brata. Czy też niekoniecznie do jego brata. By generalnie do ich tego. Do ich tutaj, tam gdzie się składuje ludzi. Na cmentarz. Chociaż też niekoniecznie na cmentarz, bo to nie jest cmentarz chyba cały. Tylko udajemy się do ich jakby siedziby rodzinnej. Taki mały rodzinny cmentarz, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to się nazywa w sumie. To ma jakoś na bank specyficzną nazwę, której... Oj... O której nie pamiętam. Oj, oj, oj. O kurde, to teraz to będzie to? O, no to nas czeka absolutnie niesamowita misja. No nie wiem, wariacie, czy się rozpogadza. Chyba, że to nie ta misja jeszcze, o której ja myślę. Kurde, no i chciałem ustawić dla widza, żeby dźwięki było lepiej słychać rozmowy. Właściwie bardziej niż jej dźwięki i... Popsułem cały dźwięk. Nie no, Geralt z tym ty, spadające gwiazdy, pomyśl życzenie. Mam. Dobra, nie wiem, czy w grze się też zalicza. Nie wiem, czy robisz się to kiedyś? Zawsze, nie wiem. Zawsze ktoś mi mówił, że trzeba pomyśleć życzenie. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów. Często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. Masz zręczne ręce. Muszę. Jestem chirurgiem. Chyba wolę cię w takim wydaniu. Nie bez pytałem, czy to jej wesele, no bo... Dziewczęcym. Wiemy, że to nie jej. Jedno nie wyklucza drugiego. Fakt. Ale te okoliczności przyrody bardziej do mnie przemawiają niż sala operacyjna. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz. Więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. Ale mi się przypomniała sytuacja, jak też tak... Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Potem opowiem. To jest takie zaniedbane.
Brud podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Trochę tam strasznie. No to idź, albo daj mi iść. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. No i wreszcie... Coś się działo, to krzyczy. No już widzę, Geralt Soyboy krzyczy. To prawdziwe mauzoleum. Mauzoleum albo krypta. To są słowa, które szukaliśmy. Coś miałem powiedzieć. A nie powiedziałem i zapomniałem. To mogę sobie popodnosić nowigradzkie korony. Ło kurwa! Zajebiste jakieś miecze. Gdzie można to opierdzielić na rynku czarnym. W ogóle warto by było też pomedytować, bo widzę, że nic nie mam w ekwipunku. Jeżeli chodzi o eliksiry i tak dalej. Co ciekawe, w ogóle wczytałem giereczkę i mi wczytało... O kurde. Krzycz Gerwar, krzycz, Shani pomoże. Kazała krzyczeć. Co ciekawe, wczytałem giereczkę i miałem nadal ten odwar, który użyłem wcześniej. A wydaje mi się, że w poprzednich rozgrywkach było tak, że kiedy wczytywałem giereczkę, to mi się wszystkie odwary i tak dalej anulowały. Może dopiero w dodatku wprowadzi jakiś skrypt, który uruchomisz dodatek, to ci się to naprawia. W ogóle nie miały czasem wychodzić dodatki do Cyberpunka? Tego co pamiętam, to miały. Gdzie są moje dodatki do Cyberpunka? 2 lata czekam na dodatek do Cyberpunka. Miał pierwszy dodatek chyba wyjść po pół roku, czy tam roku. Może już są, tylko w sumie nie wiem. Nie no, raczej by było o tym głośno. Na pewno ktoś by nagrywał jakiś materiał o tym. To już koniec niespodzianek. Cały czas generalnie staram się tutaj naprawić jak coś ten dźwięk, żeby on był taki idealny. Żeby dialogi były w miarę głośno, a z kolei właśnie efekty walki i tak dalej w miarę cicho, żeby to jakoś tak nie, mega nie przeszkadzało. Więc za jakiś czas będę się zatrzymywał i no będziecie moim tutaj królikiem doświadczalnym, będę na was testował. Stary nagrobek. Napis na płycie zatarł się prawie zupełnie. No, szukamy tego. Szukamy grobu nie Olgierta, tylko Wiktora chyba. Kiejstut? Raczej nie jego szukam. A w ogóle szukamy grobowca rodziny von Everest, czyli tu są też inne rodziny, tak? Eulalia von Everest zmarła w 1250 roku. Który mamy rok w tej gierce? Bo tutaj nie jest bezpośrednio napisane w sumie. Nigdy nie dostaliśmy tutaj informacji, który jest rok. Znicz. Według starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. Okej, okay, pewnie będziemy musieli to zapalić, a tutaj? To jakieś przejście jest. O kurde. Klucz do krypty. Ciekawe. Mogę tutaj iść? Raczej tutaj znajdziemy wyjście. A może też jakieś cenne łupy. Użyj kota. Nie, mam kota. Dobra, to se zmedytujmy. 2 godzinki. Shani się może ewentualnie delikatnie martwić, ale... Ale trudno. Dobra, pójdziemy tędy. Spróbujmy może. Może tutaj jest coś ciekawego ostatecznie. Skrzynki. Mam nadzieję, że jakaś ruda dwimerytu, bo akurat ruda dwimerytu, no tak jest mi fest potrzebna. O kurde, pajęczaki. Ty! Okej, okay, rozumiem. Nieźle. No kurde ty, jakie mocne. Ale dobrze wiedzieć, że w ogóle Quen mnie powstrzymuje ten to coś, co one jakby plują na mnie tą pajęczyną. I że Quen to powstrzymuje. Ale jesteś paskudny. Kurwa, kolejne. Dobrze, chociaż turowo na mnie idą, a nie 15 na raz. No i wydaje mi się, że te runy, które ja mam, czyli te podpalenie, ogłuszenie i tak dalej, są dużo lepsze niż to gówno, co ten gościu mi ma niby zaklnąć. Chyba, że tam naprawdę by musiał być plus 30 damage'u, nie? Procent. Wtedy by się to opłacało, w innym wypadku to jest useless fest. Nie wiem po co ja na to wydałem 15 tysięcy. Ale co, kilka będziemy najwyżej... Będę najwyżej na streamach robił te znaki zapytania.
No i będę się tutaj starał zbierać jakieś tytuły z nieskończoność grzybów. A nie, skończoność, tylko po prostu dużo ich było. I będę się starał tutaj no poszerzać moje zasoby pieniężne. Swoją drogą Geralt tak narzekał, że inni okradają groby, a pierwsze co zrobił po wejściu do na jakiś cmentarz czy coś takiego, to opierdala smaragdy. Dobra, chyba się opłacało, bo całkiem dużo zyskaliśmy golda. Tutaj, czy byliśmy tutaj coś zbadać? Wszystko zbadaliśmy tutaj? Na to wygląda. Tutaj mogę? Stąd przyszliśmy teraz, tak? Tak jest. Gdzieś na dole musi chyba być ten grób. Gdzieś tutaj. Tutaj byliśmy. Tutaj jeszcze nie patrzyliśmy. Żona Kistuta zmarła w 1257 roku. Tutaj? Alex, lat 19. Ukochany syn i brat. Uuu, szabelka. Tego chyba nie powinienem dotykać. No nie wiem, szczerze mówiąc, to ja bym może taką szabelkę... Witold von Everett, syn Bogumiła i Krystyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Okej, okadź wszystkie sale w krypcie. Zgaduję, że będziemy to zrobić, zrobimy to. Będziemy to robić, zrobimy to. Jest postanowione, że będzie tak robione. Tak jak zawsze, czyli przenoszę sobie ten przedmiot fabularny, w tym wypadku jest to kadzidełko. I daję go na tutaj kieszenie, albo czy tam... A, już mam tutaj kadzidełko. Na kieszeń i wybieram to kadzidełko z królem. Dobra. Znaczy automatycznie mi się to zrobiło dla dzieciaczków. I co, okazam? Życie i śmierć, płomień i krew. Chyba tak. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Kurde, jak dziady trochę. Wróć do świata żywych. Ty coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Jam ci nie wróg. Ojojoj. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Coś mi się przypomniało teraz. Ale no nie chcę spoilerować za bardzo. Z prochu o kurde. Ty, którego przynoszę krew. Tu już nie opierdzieliłem tego. Płomień i krew. Teraz grobowców. Już podpalam znicz, poczekaj. Jo ci kryńca, ile srebrnych tych, ile srebrnych pierścieni. Dobra, chowaj mi to kadzidło. I lecimy tutaj. Podpalić ten znicz. A to trzeba było okadzić generalnie? Chyba tak. To dobrze, że Szani pomyślała. Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. O kurde. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Ale głośno to jest. To jest ważne, Honorato. Bardzo głośno. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everettów można zbudzić duchy Everettów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Kejstucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem! Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda! O kurwa, no właśnie to mi się przypomniało. To tutaj będzie całkiem ciężka bitwa. Trochę ich tu kurwa jest. Ty, ale śmigło by nieźle chyba siadło. Dobra. Śmigło daje chyba. No, na pewno szybciej było.
Strasznie głośne były te dialogi. Nie wiem czemu. Może za głośno, dużo za głośno. No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych Everetsów, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everetz, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciech ciała, że tak powiem. Ale cóż... Miewacie tu gości? Czasem. Niezbyt często. Dlatego jak już ktoś przychodzi, to się kompania rozochoca. Wesoła rodzinka. Co prawda, to prawda. Znaliśmy z zamiłowania do hulanek i wojaczki. Z dziada pradziada w rodzinie była tradycja zajazdów. A wiadomo, że jak zajazd się robi, to i łupy są. Więc bawić się zawsze było za co. Tak było, jest i będzie. Dopiero pod koniec mojego życia się popsuło. Ale nie ma co rozdrapywać ran. Na kilka dni, zanim umarłem, brat powiedział mi, że ponoć znalazł sposób, żeby się odkuć. Szkoda tylko, że nie powiedział jaki. Twój brat mnie przysyła. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Nie chcę być wścibski, ale ciekawi mnie, jak umarłeś. Tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił. Gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. No, to jak to było? W czasie podjazdów zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na 1 przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę, jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie? Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Nie, jak Geralt teraz. Opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie strały w portki na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach. Ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną jak sen. Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No,
To jest brat, powiadam ci. Nawet po śmierci o mnie pamięta. To jest brat. Stary, dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie. Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam niby bawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym, chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Przestań marudzić, idziemy. Daj spokój. Nie traćmy czasu. Nie traćmy czasu? Człowieku, czas to wszystko, co mi pozostało. Za życia też byłeś taki zrzędliwy? Nie wkurwiaj mnie. Skoro mam jedną noc, chcę ją spędzić po swojemu, a nie zadowalać się patrzeniem, jak się inni dobrze bawią. To co proponujesz? Mam pewien pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. Geralt, zbudź się. O, jest jeszcze, że to... Jak otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Coś to nie Geralt chyba będzie. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście, tak. Jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Ale szlimpuje. Jestem Witold, nie Geralt. Co? Gigasim. No dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? A, ona go nie widzi, nie? Chyba. To wina brata Olgierda, wybacz Shani. Wybacz Shani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A do kogo? No, do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Zostawiam w spokoju, ustalmy zasady. Musimy ustalić pewne zasady. Ja nic nie muszę, ja mam się tylko świetnie bawić. I zamierzam to zrobić. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everetz wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli... Teraz jesteś przez niego opętany? Nie. On mógł sobie wejść w samicę teraz jakby. Stoi obok i mistrzy się do ciebie. O kurde. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko co będę mówił i robił będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą?
No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Geralt to nudzie. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny nudziarz. Tylko czasami. No, widzę, że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Moja przyjaciółka bierze ślub. Zaprosiła mnie, ale nie mam pary. Miałam nadzieję, że kiedy Geralt zobaczy, że plotę wianek na wesele, to mnie zaprosi, ale... Cóż, przeliczyłam się. A przecież to ty masz zaproszenie. Nic straconego, moja miła. Ja cię tam zabiorę. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everetz. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. W ogóle nie zostały tutaj podane żadne szczegóły ani nic. Ale to gra. No, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everetz. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik. Między nami nic nie było. Między nami nic nie było. Chyba, że Wiedźminie jeden był. Żadnych zwierzeń? Chociaż pewnie, żadnych? Pewnie Geralt tutaj jest gigaczarem. Nic nas z sobą nie łączyło. Nie skorzystał z takich ładnych. Takich pięknych, wręcz przecudnych. Pojebany czy obłudny? Co ty bredzisz? Idźże. Ale dobrze, nie chcesz to nie. Nie będę to ciekał, mimo że nie pojmuję. Tym lepiej dla mnie, ja się nią zajmę. To jak, idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź, będę tuż za tobą. Widzicie, chciałem powiedzieć tylko, że tak, że w sumie Geralt zaliczył ze 100 lasek gigachat. Laska zaliczyła 100 gości. Szmara. W sumie trochę to niesprawiedliwe. Chociaż no... Trzymaj łapska od niej z daleka. Chociaż to raczej nie dla mnie. Uważam, że nieważne, czy to mężczyzna, czy kobieta, to tak samo jakby... Jak to jest być Wiedźminem? No! Rącze masz bydle. Szmulec. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłąb. No. Widzę, że się na tym znasz. No ba! Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrobaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. Dobra, jak zwykle trochę tutaj pozmieniałem tego. Pozmieniałem ustawienie dźwięku, tam jak będzie coś źle, to... To sorry, no. I wracamy do tej miejscowości, do której mówiłem, że...
że wrócimy. Czy jesteśmy na mapie zaraz koło tego zaklinacza słów? Mówiłem, że kiedyś tutaj po raz kolejny przybędziemy. No i w końcu przybyliśmy. Nawet tutaj odbywał się wyścig, z tego co pamiętam. I w sumie przyjeżdżaliśmy przez ten dom weselny. Musimy zaczekać. O, to będzie fajna scena. Jak romantycznie. Spierdalaj. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Całkiem nieźle. Hola, zaczekaj. No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? Dobry pomysł, nie będę kradł, ale... O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój, tylko pożyczymy. Ale chyba nie będziemy mieli wyboru. Może tą suknię. O, ten się nada. No przecież już Geralda raz w sukni widzieliśmy. Oto taka suknia w sumie. Zajebiste. Dobrze są takie. Leży, jakby na mnie. Kurde, mega fest są dobre takie właśnie stroje. Jeszcze ja mam taką. Buty. Trzeba być w butach na weselu. Ja mam taki tutaj szlafrok. Jak spociągniesz, to kurwa samuraj, zajebiste. Nie, no moje. No i jeszcze to. Mojego kurwa wąsa, co przed chwilą zrobiłem? Nie. Tylko nie mój harlejowski wąs. I zmienił fryzurę mi. Ale chuj, nie? Nie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą. 20 minut temu byłem przecież u fryzjera. Bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny. Łabędzia szyja. I kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że... Miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co? Bawimy się do białego rana. Aż czas tylko do północy i ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Szkoda w sumie.
Tędy, moja śliczna. Mógłby dać mu trochę więcej czasu. Chyba nie jest taki najgorszy ten Witold. Witold? Chyba Witold. Świecie! Witold. Wróciłem! Swoją drogą dziwne imię. Witold. No no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione. Jeden raz tylko w życiu słyszałem. I napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. A ja myślę, że Witold ma tutaj inne pojęcie, jeżeli chodzi o zabawę, niżeli ale reszta społeczeństwa. Lina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. Ja robiłem z niej żołnierzy. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Nie wiem, czy to zepsuj specjalnie, czy nie. Chodź, przywitajmy się. Pewnie będzie taka opcja. Cieszymy się, że udało wam się przyjechać z tak daleka. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolejna nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności. Żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Nasze tutaj życzenia będą przynajmniej pewnie bardziej oryginalne. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela, lubię panny młode, są takie pachnące, nic tylko wziąć i... Właśnie! Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Skąd znacie Szani? Powiedz mi, Aldono, skąd się znasz z moją kochaną Szani? Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oxenfurcie. To były piękne czasy. Niestety, dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodziny nie stać było na to, żebym się uczyła i po roku musiałam wracać do domu. No, na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma, ale pomoże ci skończyć studia. No, nie wiem, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja wnucie, chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to, żeby się z nią w łożu zabawiać. Pomożesz jej, prawda? To jest nasza sprawa. Nie trzeba, żebyś się wtrącał. Ja się nie wtrącam, tylko pytam. Bo widzisz, polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej? No cóż, na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać. No i to rozumiem, byku. Od razu poznać, że porządny z ciebie chłop. I to rozumiem, byku. Ciekawy jestem, dlaczego wybrałeś Aldonę. Czyżby chodziło o posag? Zapewniam cię, Wiedźminie, że nie chodziło mi o pieniądze. Rodzina Jawnuta jest dużo zamożniejsza od mojej. Mają warsztat tkacki. Długo musiałem przekonywać matkę, żeby się zgodziła na ten, jak to nazwała, mezalians. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Podobno pieniądze nie mają dla ciebie i twojej rodziny znaczenia. Bo tak jest. Mnie też mówił, że nie przeszkadza mu twoje pochodzenie. Na początku to nic nie przeszkadza, ale zobaczycie, za 5 lat to wam wszystko zacznie przeszkadzać. Mnie zaczyna przeszkadzać to, co mówisz. Nie wiem, skąd pochodzisz, ale w tych stronach obrażanie młodej pary na weselu nie uchodzi. Ale jakie obrażanie? Przestrzegam was tylko, bo się trochę znam na ludziach. Geralt i te jego żarty. Ma dziwne poczucie humoru. No, nawet bardzo dziwne.
Jesteś niezwykle piękną kobietą, pani. Dziękuję. Mogłabyś mieć każdego. Do czego zmierzasz? Ciekawe, dlaczego wybrała akurat ciebie, jawnucie. Nie podoba ci się wybór mojej żony? Nie mój cyrk, nie moje pchły. Pytam z czystej ciekawości. To uważaj, żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności. I po co od razu te nerwy, przyjacielu? Czy ja ci ubliżyłem? Chodzi mi tylko o to, że twoja żona to piękna kobieta, a ty zamiast mi podziękować, to się rzucasz. Trochę ogłady. Geralt, daj spokój. Po prostu się w nim zakochała. Jawnucie, zapewniam cię, że mój przyjaciel nie miał niczego złego na myśli. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się! Nie zabrzmiało to pewnie tak dobrze, jak miało w jego głowie. Hulanki i swawole, tak jest, w końcu mam opcję czegoś robienia. Kurde, mega dużo rzeczy mam do zrobienia. Ty, wiem, że gdzieś tutaj na pewno jest gwint. To przede wszystkim musimy zrobić. Oj, tutaj chyba... Nie, tutaj jest jakiś turniej... Turniej picia. A nie jesteśmy chyba niestety w stanie wykonać wszystkich. Możemy im pomóc. To będzie moje pierwsze wiedźmińskie dochodzenie. Obawiam się, że niestety nie jesteśmy wszystkich w stanie wykonać aktywności do północy, więc chciałbym na początku... Kurduple grają w karty. Kurduple grają w karty. Trochę pieniędzy? Oj, tak, tak. Oczywiście, żebym chciał. No pewnie, że tak. Kurduple grają w karty. To mi się podoba. Swoją drogą dawno nie słyszałem kurduple. A może byś rozegrał z nami partyjkę gwinta? No pewnie. Nie musisz mnie pytać, Karzełku. Nie musisz go obrażać. Wyobrażam sobie, jakby ktoś do minimajka tak. Kurduple. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. Jakbyś nie chciał, to byś nie nazwał go Karzełkiem. Do Messiego. Przeprosiłem go, co mam jeszcze zrobić? Kurduple. Kupisz mu kwiaty? Lepiej graj, a nie gadaj. Oj, tak, tak, grajmy. Grajmy, grajmy. Grajmy, o co chcesz grać? Wszystko. No jak to? O wszystko, co mam. Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Zalety, bo tylko, zalety. Bo tylko wygrywamy. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. Oj, nie przegram, ale to ośle uczy to bym w sumie chciał. Tak jest, partyjka gwinta jak najbardziej. Chciałbym zobaczyć też moje w ogóle inne talie. Czy one mają tu coś ciekawego? Na pewno to bym chciał dodać do tej talii. To też bym chciał. To w sumie jest też mocna karta, więc też bym chciał dodać. No i generalnie moglibyśmy też spróbować zagrać tą talią. Ona naprawdę jest tutaj, widzę, solidna, jeżeli chodzi o jednostki. Zobaczmy też w ogóle Skellige. No Skellige to jest potencjalnie dość młoda talia. Jeszcze nie mamy tutaj wszystkich skompletowanych kart. Chociaż no trochę tych kart mamy, ale to są raczej beznadziejne karty. Potwory, no potwory też są fajne. Ale kurde, szczerze mówiąc, chyba Królestwo Północy to jest taka moja perełeczka. Najbardziej mi się przyjemnie gra i też wiemy, co wywalić, a co trzymać w ekwipunku. To zostawiamy, myszkę zostawiamy, jaskier zostaje. To możemy wywalić. Sabrinę. Mistrz oblężeń. No to też możemy go wyrzucić. Zaszani. Dobra, myślę, że ta talia jest nie do przegrania. Nie wiem, co by musiało się stać, żebym przegrał to. Radowid piąty Serogi. Niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu. Czyli chyba daleki zasięg to jest ta druga linia. Tak mi się wydaje. Także trzeba na to uważać. No dobra. To szpiegów chyba spamujemy na samym początku. Mogło być lepiej. Ale Lambercik też spoko. Szpieg.
coś ciekawego? No wes. Mogło być lepiej. No nie no, jak on już teraz rzuca Tris Merigold, czyli kartę tutaj z tym. Z pożogą, no to... Wygramy to raczej bez dwóch zdań. No to żeś kurwa zagrał, mistrzu ty. Dobra, rzucam Yennefer. I pasuje to. Nie chce mi się czekać i po kolei to grać. Dobra, i od razu następną rundę chyba też gram, no bo... No czemu by nie? Najgorsze jest to, że on może użyć cały czas tego. Cały czas swojej tutaj umiejętności i mi spalić właśnie tą, te wszystkie karty, które rzucę teraz potencjalnie. Także warto by było mieć przewagę kartową. Wydaje mi się, że teraz bym spasował. Dlatego, że będę miał przewagę kartową i na samym końcu rzucę tą kartę i on mi wtedy nie spali tych 18 punktów. I wydaje mi się, że to jest wybór tak zwany dobry. Jeszcze pierwszą linię sobie tutaj zboostujemy, jak rzucimy Shani. O, Ciri możemy, no właśnie, przywrócić, cyk, tylko mam nadzieję, że na pierwszą linię się, no. Elegancko. I później rzucimy tutaj Jaskiera. Pierwszą linię. No, zwycięstwo tak zwane jest. Jeszcze Lambercik. Szpieg. Bardzo dobrze, bo ja sobie tego szpiega joniknę. Cyk. Łowca czarownic. A czym on gra też w Królestwie Północy? Dlatego mam beznadziejną talię. Pożogę użył. No jak to mu użyję tą pożogę, to sobie spalę kartę, więc to już gorzej trochę. Ale tak czy siak wygraliśmy. On pasuje, ja robię tak. Ja robię tak. I zwycięstwo. Pyk. Co dostałem? Dostanę z tego, z tej wygranej kartę? Przerżnąłeś, kolego. Wkładaj ośle uszy na ten ośli łeb. Już miałam nadzieję, że obejrzę cię z oślimi uszami. Moim zdaniem wyglądałbyś interesująco. Znam inne sposoby. Możesz się przekonać. Pomyślę o tym. Czas się napić! W końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie. Co? No, spośród... Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. No, spoślubną. Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Okej, jedna tutaj aktywność wykonana. Dalej, zróbmy coś jeszcze. Z tego co pamiętam, to ja poprzednie razy przegrywałem w tego gwinta. Tylko dlatego, żeby tutaj dostać te łuczki. Ale myślałem, że jakąś kartę unikatową dostanę, ale chyba niekoniecznie dostałem. Dobra, mamy tutaj jakąś aktywność wyciągania buta chyba. Ale kawalera Jagienka wybrała, że nawet trzewiczka ci z jeziora wyłowić. Czy to jest jakaś samica? Możemy z nią porozmawiać. O kurwa, jakaś stara mega. Tu jest fajna zabawa. Tego głupola, jak się ugania za świnią. I z tego jest fajne tego. Z tego... Wreszcie jakaś prawdziwie męska zabawa. Z tego co pamiętam, to możemy dostać fajne trofeum na tego, na płotkę. Czyli chętnie bym spróbował. Albo coś, nie wiem, czy trofeum na płotkę, czy jakiś permanentny perk na Gerwarda, nie pamiętam do końca. Ale wiem, że coś naprawdę fajnego z tego było. I coś tam w środku jeszcze może się znajdować, więc chodźmy na razie do środka. I zobaczmy. My możemy potańczyć. A tutaj? Możemy się nachlać. Nie będziemy mieli czasu na wszystkie aktywności, także... Także chciałbym po kolei poszukać czegoś, co jest najlepsze. To jest też góra, widzę. Tylko nie wiem, jak się na tą górę dostać. Coś jest na górze tutaj.
Pokaz. Popatrz. Ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No to chodźmy. Ale jak to? Tak po prostu? A jak inaczej można wejść? Karta! Krowa! Ty, pierwszy raz widzę taką kartę. A tu też jeszcze coś jest na czerwono. Możemy tu opierdolić wszystkie skrzynki, jakie mają. Ty, nigdy w sumie nie wykonywałem aktywności tutaj na górze, więc czemu by nie porozmawiać? Zobaczmy, może tu będzie coś ciekawego. Chodź, Shani. Tak, po prostu? No to słuchaj. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Przepraszam, pokonwersować. No więc, w zasadzie to... Tak? Wiesz, chodzi o to, że... No, wydłuż to z siebie. Ja... No właśnie, tak myślałam. Chodźmy na dół. Nie no, że Witold taki soyboy? Ale co tak myślałam? Onieśmielasz mnie. Krowa, co dużo ryczy, mało mleka daje. Do tej pory miałem do czynienia z prostymi dziewkami. A ty jesteś panią doktor. To chyba dobrze, że nie od razu tak cię, no wiesz, tylko bardziej romantycznie. Chodź już, chodź. Mieliśmy się bawić, więc się bawmy. Dobra, tutaj co się znajduje? Na tle tych kwiatów? A po prostu sobie porozmawiać można. Ale chyba mnie z kimś myli. Dla mnie najważniejsza jest dojrzałość. Kobiety są jak owoce. Dosyć tego! Odstąp! Napalony się pijany. Nigdy z takiego połączenia nic dobrego nie ma. Najważniejsze, żebyś się dobrze bawił. Korzystaj z okazji. Dobrze się bawię, no. Co tu się na przykład dzieje? Czy możemy do jakiejś samicy? Są dwa miecze. Gubię, czy co? Do jakiejś samicy zagadać? Tak, tak. Czy z Kidosem? Uważajcie na siebie. Jak dorosnę, to też zostanę mutantką. A, mogę się napić po prostu. Napijcie się z nami. Kobietom nigdy nie odmawiam. Za waszą urodę. No i twoją Shani oczywiście też. Kurwa. Zostańcie w zdrowiu. Ja, może jesteśmy w stanie wszystkie aktywności wykonać, tylko byśmy musieli najpierw porozmawiać z ludźmi, odbyć interakcję, a dopiero na końcu zabawy. Można wam jakoś pomóc? Shani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaję za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałem takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Auto by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi, nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Może mi by się taka przyda. I trzymamy za słowo. To jest myśl, kupię sobie taką czapkę, jak mieli zawsze błaźni, błaznowie. Pajace. Ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra?
Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. Niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, dobra rada, tak zrobię. Szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Trochę się go boję. Wierzę w was. No to idziemy! Ahoj, przygodo! No to szczerze mówiąc, nie chciałbym jeszcze tutaj porozmawiać z samicami. Widzę, że miałem takie opcje. Albo się napić. Zaraz będziemy tutaj szukać. Widzę, że tutaj czas nie leci, bo nadal jest 18 godzina. Więc spoko, możemy porozmawiać z jakimiś samicami. I tylko czeka na okazję, co? Jaką okazję? W krzyżu mnie łupie od zamiatania młyna. Tom przycupnęła. Jak to mówią, w starym piecu ogień gorze. Jakbym była w twoim wieku, inaczej byś śpiewał. Piszczał jak małe kocie. Okej. Okay. Jeszcze tutaj mamy te bitwy ze świniami. Czy coś takiego, czy co tam się robi, ale to ogarniemy może później. Wejdźmy jeszcze do środka, bo tutaj chyba była okazja się napić. A w ogóle mi tego! Patrzcie, nie mam w lewym górnym rogu, teraz to zauważyłem. Nie wiem jak to... O kurwa, przepraszam. W lewym górnym rogu, jak wyjdziemy... Nie, jak wyjdziemy? Nie wiem właśnie jak co do końca, niestety. Ale zamiast tego wiedźmińskiego znaczka, tego wiedźmińskiego medalionu, wilka, pojawił się tam jakiś herb. To ciekawe. Dobra, co tu się dzieje na przykład? A no tutaj po prostu mogę się napić. Panów krasnoludów! Niech wam się brody w szprychy nie wkręcają! Niech się szczęści młodej parze! Niech płodzą dziadki i niech im się darzy! Tutaj co, możemy zatańczyć pewnie, co? Pozwól Szani, że pokażę ci jak jest. Jaka jest jeszcze interakcja, czy... No... Myślę, że tamten gość z tyłu wymiata dużo lepiej od nas. A szczerze mówiąc. Co za czar, co za wdzięk. Dobra, idziemy tego. Idziemy poszukać psiaka, wyłowić buta, powalczyć ze świniakami i myślę, że... Wszystkie wtedy interakcje już odbędziemy, jakie można na weselu. Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień nic nie jadłem, a potem złapałem kurę. Szczerbiona miska? No chyba miski nie próbował zeżreć. Dziwny jakiś ten pies. Pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił. No racja. To jeszcze są tutaj. Ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Spoko. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. O, a to co to? Nie ma na gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo, ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony? Jak wieprz. A może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? Bawię się coraz lepiej. Czapka połykacza ognia. Jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Mogę to założyć na przykład? Nie mogę takiej czapeczki. Uciekając przed diabołem. Ale może mam później będziemy... Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. Może później będziemy mogli ją założyć. No to, to widzę, że... On jest taki dobry w tym wnioskowaniu, kurwa, jak ja pewnie bym był. Jako detektyw. Zresztą kiedyś bym się pobawił właśnie takie... Ty, taki fajny hide and seek, tylko że musisz na przykład znaleźć skrzynię i po śladach jakiś na przykład. I kto pierwszy znajdzie skrzynię, ten wygrywa i różne wskazówki są. Zajebiste by to było. Kiedyś mieliśmy taką jest zabawę. Jest i nasza zguba. Teraz mi się przypomniało, że biegaliśmy i kto pierwszy właśnie znalazł, ja dobrze widzę? Ten dostawał takie jakieś rzeczy. Takie rydoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się! Jeszcze mi życie miłe!
No i co robimy? No, odpędzamy psa. Zaraz go uspokoję. Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Dobrze, że się nie zabił przynajmniej, jak tamten. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim miód, powiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano, przedni. A ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to był diabelski. Dobrze go nazwali. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień igra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był, diabeł. Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie jęzor? Zgadłeś. No, to teraz już wszystko rozumiesz. Nie. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana przynosi mi szczęście. Nie, dobrze, że mu ją oddałem. Chciałbym Gerwardem w tej czapce podupcać. W takim stanie i tak nie miałbym takiej opcji. Zapomnieć. A w jakim ja nie jestem w stanie? Popatrz na siebie, Łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura. A po drugie, do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu. No powiedz, przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychylałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc. Gwałt na artyście. Mów! Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałk i jeszcze obraża! Nic tu po mnie! Odchodzę! Nie chciałem go obrazić, ale to hochsztapler. Zrób coś. Zapłacę ci. No dobra, możemy 50 golda wywalić, no. Dostaniesz dodatkowe pieniądze i masz iść na wesele. Czyś ty zdurniał? Przecież ten dusigrosz dostał już swoją dolę. Bierzesz czy nie? Przekonałeś mnie? Kutas bez honoru. Jak mawiał Olgierd. Wszyscy artyści to prostytutki.
Wracajmy. Dobra, wrócimy i myślę, że zakończymy sobie tutaj odcinek. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę. Szczerze mówiąc, chciałem tak to no mniej to więcej... No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego. Mniej więcej zrobić, że zakończymy w momencie, kiedy zakończymy te wszystkie interakcje. Trzymaj na weselu, blisko. Alo. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Ale obawiam się, że wtedy odcinek trwałby dwie godziny albo 3 godziny. Bo to jeszcze długo się nie zakończy. Z kim ma walczyć? O kurwa. Niedźwiedź, niedźwiedź, chujnie niedźwiedź. Schowaj się, ślepy durniu. Ratuj mnie! Ratuję, ale w ogóle chyba głośno są efekty walki. Się muszę stestować, bo po raz 50... O, w lewym górnym tym rogu jest. Jakiś... tego, dzik. Czarny, jakiś herb zamiast standardowego wiedźmińskiego medalionu. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płukaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem. Jak cię zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid. Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. To już nam się tutaj skipnie. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle, co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Chcesz, że on zginie, albo coś takiego. Te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Chociaż niektórzy po alkoholu to im nawet lepiej idzie. Luźniejsi są. Z morza. No dmuchaj też w to. Spoko, resztę interakcji lubię sobie... Lubię skoczne melodie. Idziemy tańcować! Z tego co wiem, Wiedźmin nie przepada. Oj, chyba nie będziemy mieli okazji. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce. Zwłaszcza okazji... wykonać innych interakcji. A szkoda, bardzo bym chciał jeszcze powalczyć z tymi... No to bawimy się na całego. Ze świniami. Bo z tego naprawdę jakieś tam fajne rzeczy są. Najwyżej tutaj później poza odcinkiem wczytam i zamiast zrobić tam albo dobra, nic nie będę wczytywał w sumie. Tam generalnie też jest fajny dialog w miarę. Zawsze się chciałem tak nauczyć właśnie tak przykuce robić i tak na jednej nodze. Tak łapami. Tylko zawsze ważyłem 104 kilo. A teraz, kto wie? A teraz, specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości, Wiedźmina Geralta i jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Dużo to w ogóle cutscenek, praktycznie nic z tej giereczce tutaj nie mówię. Bo my tu praktycznie w ogóle nie gramy, tylko same cutscenki się tutaj w tym odcinku dzieją. Całkiem nieźle sobie radzisz.
z jakichś walt? W ogóle jest różnica dłoni. Kurwa, jakie Geralt ma wielkie dłonie, tak swoją drogą. Ten jest to tylko wstęp. Chcę świetnie tańczyć. Jestem mistrzem. Mówią, że taniec to tylko wstęp do bliższego zapoznania. Tak? Kto tak mówi? Kto, kto? Choćby ja. Ciekawa jestem, co dla ciebie znaczy bliższe zapoznanie. O, to bardzo ciekawy proces, który ciebie jako uczoną mógłby szczególnie zainteresować. Chętnie bym ci wytłumaczył, ale strasznie tu głośno. Widzisz tę drabinę? Prowadzi na górę. Tam na pewno moglibyśmy w spokoju oddać się bliższemu zapoznawaniu. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Jak zabawa to zabawa. Nie mogę się... Podobała ci się? Nie mogę się powstrzymać. Podobała ci się? Nie mogę się powstrzymać. Nie gniewaj się, ale nie mogłem się powstrzymać. Nie gniewam się, ale następnym razem nie rzucaj się tak na mnie. Jak wiesz, długo pościłem, ale dobrze. Następnym razem zapytam. Shani, mogę cię pocałować? Jesteś niemożliwy. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to ludzie. Bardzo cię proszę. No dobra. Chcesz, że nie zakończę tutaj odcinka. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jakby to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Chciałbym zrobić to, co on. W ogóle byśmy nie tańczyli, nie lubię tego. Nie rzuciłbym się na ciebie? Raczej bym się na ciebie nie rzucił. No wiesz co? Nie rzuciłem się na nią. To był niewinny pocałunek. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Nie zrozum mnie, że fakt. Czasami chodzą mi po głowie podobne pomysły, ale... Ale co? Ale nie będę o tym mówił w jego obecności. Porozmawiamy, jak już sobie pójdzie. Trzymam cię za słowo. O, bracie, czekaj, czekaj. W krypcie powiedziałeś, że ona cię nie interesuje. A teraz co? Jak ci grunt przygotowałem, to nagle zmieniasz zdanie? I co? Dalej chcesz działać beze mnie, tak? Zamknij się. Co się znowu dzieje? Nic, nieważne. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla nas, dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gaunter Odin, pan Lusterko. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim pogadać. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu, ani tym bardziej przypadkiem. Nie, no co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. No, od razu lepiej. Chodźmy, Shani, nie ma co strzępić języka po próżnicy. Będę miał jeszcze tutaj opcję odbyć kilka zabaw? Będę miał. Jest godzina 20, czyli... Jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego. Pewnie będziemy mogli i jednocześnie wyłowić bucik, i jednocześnie tutaj
powalczyć ze świniakami, czy co tam będziemy robić. Ale zrobimy to sobie oczywiście w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. No i co? I widzimy się jutro. Za dużo nie miałem w ogóle okazji czegokolwiek powiedzieć na tym odcinku, bo tak naprawdę cały odcinek prowadził się sam. To była jedna wielka godzinna cutscenka. Z godziny i 20 minut pewnie będzie trwał ten odcinek. Nie wiem, bo on jest też podzielony, więc nie wiem ile będzie trwał. Pewnie z godziny i 20 minut, a godzinę były same cutscenki. Ale pewnie po tej scenie będzie dużo gierania. Zgaduję, że następne odcinki będą takie bardziej gadatliwe, także teraz możemy się cieszyć fabułką z gierki. Dobra, widzimy się jutro. Do zobaczenia, codziennie zresztą. Cześć.